Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ przygotowałem dla was masę ciekawych informacji. Po pierwsze, w dzisiejszym odcinku moi klanowicze zawalczą o megaboksy, a będziemy grali w chowanego na przekozackiej mapie, w której ten malutki robocik od Nani jest szukającym, a na mapie się ukrywa aż 8 przeciwników. Dodatkowo wszyscy użytkownicy Play na karty, którzy korzystają z aplikacji Play24, mają szansę zgarnąć grube pieniądze, a dokładnie w puli nagród jest aż 1 000 000 zł. Więc moi drodzy, w jaki sposób trzeba to uczcić? Ja tutaj przygotowałem takie fajne konfetti, dokładnie armatę, więc moi drodzy, musimy się teraz synchronizować. Wy zostawiacie łapeczkę w górę, a ja w tym samym czasie przekręcam armatę. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy, klikamy! Woo! 1 000 000 zł! Poszło w niebo. 1 000 000 złotych papierków poszło w niebo. Ciekawe, kto to teraz posprząta. Moi drodzy, Play w puli ma do rozdania aż 1 000 000 złotych. Jeśli jesteś użytkownikiem Play na kartę, masz szansę wygrać naprawdę spore pieniądze, korzystając z aplikacji Play24. Możesz być obecnym klientem lub nowym, kupując starter z Play. Korzystając z aplikacji Play24 dostajesz losy, w których można zdobyć 200 razy po 2000 zł do wydania na co tylko chcesz i 1000 razy 300 zł w formie ebonu na zakupy w wybranym partnerskim sklepie. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ nagrody główne to 3 razy 100 tysięcy zł, które będą rozlosowywane raz w miesiącu. Dokładne daty to 21 kwietnia, 21 maja oraz 22 czerwca o godzinie 15. Oczywiście, jeśli nie uda wam się wygrać w pierwszym losowaniu, a macie już w swojej aplikacji odsłonięte losy, to szanse na wygraną macie również w kolejnych losowaniach. Oprócz tego również za korzystanie z aplikacji Play24 klienci Play na kartę otrzymują darmowe gigabajty. Gratisowe gigabajty oraz losy odbieracie w aplikacji Play24 i tam też możecie sprawdzić, czy udało wam się coś wygrać. Ja oczywiście za was wszystkich mocno trzymam kciuki. Pochwalcie się też w komentarzu, jeżeli wam się uda coś zgarnąć, jakąś kasę, i możecie też napisać, na co wam taka kasa by się przydała. To teraz po tym krótkim wstępie zapraszam na chowanego z Nani. Mapę przygotował mi mój klanowicz Gontar, więc bardzo dziękuję. Dzisiaj zagramy w chowanego, ale pip Nani szuka, czyli ten malutki robocik. Tak wygląda mapa. Ja będę stał na środku, a moi klanowicze są ukryci w krzakach. Jeżdżę samochodzikiem po mapie na ślepo i nokautuję gości, którzy siedzą w krzakach. Osoba, która będzie miała najwięcej szczęścia i zginie jako ostatnia, wygrywa megaboksa. W pierwszej rundzie moi klanowicze nie mogą się przemieszczać. Lecimy. Moi drodzy, lecimy z pierwszą rundą. W pierwszej rundzie moi klanowicze się nie przemieszczają. Mamy tutaj ładnie wszystko wyczyszczone, tak jest, wskakujecie w teleport. A i wziąłem jednego power cubesa, dobra, nie szkodzi, nie szkodzi. Jestem już w sieci. Raz, dwa, trzy, trzy strzały i lecimy, moi drodzy. Szukamy, czy kogoś tutaj wywęszę. Jest tutaj ktoś, ej, miało być bez przemieszczania się, tak? Wracam na miejsce i lecimy dalej samochodzikiem, bo chyba gdzieś kogoś tutaj widziałem. Tak jest, Gontar akurat tak pechowo, twórca mapy, odpadł jako drugi. Lecimy. Czy kogoś na nic węszy? Ktoś tutaj jest? O! Oczywiście, że był w rogu mapy, no bo gdzie można się schować indziej, jak nie w rogu mapy? Tutaj ktoś jest? Nie ma. Elo! Kolejna osoba. Powiem wam, że to szybko idzie. Myślę, że to będzie o wiele, wiele trudniejsze, ale z pewnością będzie trudniejsze, jak zaczną się przemieszczać. Wtedy zaczną się schody. Strefa już się nam zamyka, więc trzeba tutaj troszeczkę się streścić. Nikogo nie było. Czy tutaj ktoś jest? Halo, halo, halo? Nie ma, szukamy dalej. O, jeszcze przyjął na koniec bombę. Czterech zadymiarzy, uwaga. Mi się wydaje, że ktoś może być tutaj blisko i stać na przykład przy teleporcie i troluje gierkę. Nikogo nie widzę. Nie widzę, ej. Wow, 5000. Ale tutaj ktoś się przemieszcza. I uwaga, zwycięzcą, kto jest? Proszę przyjść do teleportu. Kapi, nie mam po prostu pytań. Kapi jest mega szczęściarzem. Kapi wygrał już w poprzednim odcinku u mnie 2 megaboksy, teraz zgarnia trzeciego. Coś pięknego. Lecimy z kolejną rundą. Lecimy z rundą numer 2. Tutaj troszeczkę zasady się zmieniły. Teraz mogą się moi klanowicze przemieszczać. I więc moi drodzy, good luck, have fun. Okej, jeszcze super kosa zdąży. Niestety nie zdążył. Okej, to pozwolę sobie już nabiję na tobie ulta. I zaczyna się teraz zabawa. Teraz będzie nieźle. Uwaga, lecimy w poszukiwaniu oponentów. Halo, halo. Czy jest ktoś tutaj w tych krzakach? Ej, nie mogę nikogo znaleźć i... Jest, dostał! Super kosa, przyjął niestety strzała jako pierwszy. Okej, wypuszczam kolejnego zwiadowcę. Uwaga, czy kogoś wywęszy?
O, był! Iwano, nie trafiam. Ale gonię go chyba? Jest! I kto dostał? Sadboy przyjął bombę. Ale tu już były ostatki. Tu już prawie moja postać sama wybuchła z siebie. Bo jak za długo nią jeżdżę, ona też wybucha. No i Gontar przyjmuje strzała. No niestety nie udało ci się, Gontar, uciec. Uwaga. Czy ktoś tu jest? Był Kapi, ale czy złapie go? Ale ja dziękuję, wyminąłem Kapiego. Niechcący go wyminąłem. Prawie dostał, o mały włos, brakowało. O, jest! Wiki, raz, dwa. Kolejna osoba będzie z pewnością gdzieś tutaj? Nie ma. O, jest! Kto to był? Roliuk. No tak troszeczkę nieszczęśliwie przyjął, bo był tutaj. Wydawało mi się, że jakby stał w miejscu. Nie wydawało mi się, żeby się przemieszczał. Teraz te krzaki już są dziurawe, więc mają takie martwe pola, których warto było unikać. Amelka, sorki, ale nie udało ci się tym razem. I mi się wydaje, że tutaj został ktoś. Nie ma. O! Kapi przyjął! I gdzie jest zwycięzca? Zapraszamy zwycięzcę do siebie. Kto to był? To był Iwano. Iwano wygrywa. Wiecie, co wam powiem? Że cały czas się tak zastanawiałem. Gdzie ten Kapi? Czy trafi po raz kolejny Megaboxa? A tutaj jednak wygrywa Iwano. GG. Teraz, moi drodzy, przyszedł czas na ostatnią, decydującą rundę. Ktoś jeszcze z klanowiczów dzisiaj zgarnie ostatniego Megaboxa z puli. No, zobaczymy, kto to będzie. Teraz mogą się przemieszczać i przy okazji używać gadżetu. Więc mogą w krytycznej sytuacji zrobić taki unik, dzięki któremu to zadecyduje, że wygrają. Leci Nani, raczej dokładnie Pip. O, to był Gontar, ale akurat w niego nie trafiłem. Chciałem, ale nie trafiłem, Gontar. Także pilnuj się, stary, bo leci kolejna postać. Uwaga, Amelia. No niestety, Amelka przyjęła jako druga. Nie udało jej się uciec, szukamy kolejnej osoby. Czy ktoś tu jest? O! Nie widziałem Roliuka, po prostu brałem zakręt, stary. Nie wiedziałem, że tam jesteś. O, Iwano, dobra, zróbmy teraz taką nabarotkę i uwaga! Iwano przyjął, jednak Iwano, myślałem, że będzie ta druga osoba. Tylko nie zdążyłem przeczytać nikogo, kto to był. Z 6 graczy zostało w grze, kogoś tam widziałem, ale jeszcze nie zawrócił. Ej! LOL! Gościu mi się wpakował pod koła, nie mam pytań, nie widziałem go. Sam mi się wpakował pod koła, zróbmy sobie teraz tutaj kółeczko, takie troszeczkę większe. Czy ktoś tutaj przypadkiem w krzakach nie siedzi i nie troll? Kolejny samobójca, kosa! Co ty coś narobił, wariacie? Popełniłeś samobójstwo, rzuciłeś się pod koła i mamy zwycięzcę! Zwycięzcą trzeciej rundy jest Gontar, czyli twórca dzisiejszej mapy. Gratuluję, mi się, stary, udało ci się jednak w ostatnim meczu zgarnąć Megaboxa. GG! Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo na samym końcu odcinka wyłonimy szczęśliwych zwycięzców. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ podesłałem wam kody PSC o wartości Megaboxa. Przypominam wszystkim, że jak co odcinek z Brawl Stars trwa konkurs dla wszystkich moich wspierających z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Organizuję konkurs na Megaboxa, dokładnie na kody PSC. Jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A jeżeli wasz krótki film się pojawi u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości Megaboxa. Moi drodzy, ja dziękuję oczywiście wszystkim za wsparcie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!